Cześć, Boże, Ewelina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na poranne wydanie informacyjne. Zaczynamy od politycznej złośliwości. Po wyborczej porażce marszałek Sejmu wbrew dobrym obyczajom wygasił mandat europosła Andrzeja Dudy, gdy ten został wybrany na prezydenta Polski. I choć Radosław Sikorski mógł wstrzymać się ze swoją decyzją nawet do sierpnia, to nie skorzystał z tej możliwości. Andrzej Duda, oficjalnie prezydent elekt, który zacznie sprawować swoją funkcję w sierpniu bieżącego roku. Obecnie bezrobotny, wszystko za sprawą decyzji marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego. Marszałek Sejmu, marszałek Sikorski w środę 26, jeśli się nie mylę, na Twitterze poinformował, że wygasił mandat posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Dudy. Andrzej Duda nie otrzyma odprawy, która przysługuje po ukończeniu 5-letniej kadencji. Decyzją marszałka Sejmu nie otrzyma także uposażenia emerytalnego, które należałoby się Dudzie, gdyby sprawował swój mandat do lipca. Ta decyzja jest wyrazem złej woli i braku pewnej politycznej kultury, bo jeżeli prezydent elekt nie otrzymuje wsparcia, wręcz odwrotnie. Marszałek Sejmu, czyli druga osoba w państwie, wykazuje pewną złośliwość. No to mamy do czynienia z psuciem obyczajów. Niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości używają znacznie mocniejszych słów. To czysta złośliwość, mówi Ryszard Czarnecki, i trudno się nie zgodzić, bo mimo że Andrzej Duda będzie mógł przyjmować swoich gości w pałacyku Ministerstwa Spraw Zagranicznych, za wykonywanie obowiązków nie dostanie przysłowiowej złotówki. Z dnia na dzień bez pracy zostało także 16 osób zatrudnionych w biurze europosła. Decyzja Sikorskiego jest także sprzeczna z informacjami przekazanymi przez polski Sejm do Europarlamentu. Jak mówi Wojciech Kolarski, zasugerowano, że Andrzej Duda będzie sprawował swój mandat aż do objęcia funkcji głowy państwa. Być może decyzja polityka Platformy Obywatelskiej Radosława Sikorskiego wpisuje się w wyborcze hasło Bronisława Komorowskiego „Wybierz zgodę”. Być może jest to także ta racjonalna Polska, o której tyle razy mówił właśnie Komorowski. 4 partie polityczne w Sejmie, ale bez Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, które zastąpi ruch Pawła Kukiza oraz Nowoczesna PL. To wynik najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Millward Brown. Gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się dzisiaj, ze sporą przewagą zwyciężyłoby je Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce zagłosować co czwarty Polak. Poparciem na poziomie 20% może pochwalić się Paweł Kukiz. Drastyczny spadek notuje Platforma Obywatelska. Partia rządząca traci zaufanie Polaków i dziś chce na nią głosować jedynie 17% ankietowanych. Do Sejmu weszłaby także partia Ryszarda Petru, Nowoczesna PL, z 10% poparciem. Tuż pod progiem wyborczym są Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz partia Korwin. 3% ankietowanych popiera PSL, a Twój Ruch znajduje się na granicy błędu statystycznego. Dziś wyjazdowe posiedzenie klubu Platformy Obywatelskiej. Głównym celem rozmów ma być strategia przed wyborami parlamentarnymi oraz plany legislacyjne. W spotkaniu o charakterze mobilizacyjnym, jak przekonują politycy PO, weźmie udział premier rządu Ewa Kopacz. Politycy Platformy przekonują, że posiedzenie klubu będzie mobilizacyjne. Ma być ono pokazem jedności partii i zwarcia szyków. Ich zdaniem PO musi pokazać, że po wyborczej porażce prezydenta Bronisława Komorowskiego nie ma w partii wewnętrznych tarć, kłótni i rozrachunków. Podczas posiedzenia mają zostać poruszone kwestie związane z realizacją zapowiedzianych w exposé projektów. Premier Ewa Kopacz ma zaprezentować również listę kluczowych spraw, które według niej należy uchwalić jeszcze w tej kadencji. A dotyczą one m.in. in vitro, bezpłatnej pomocy prawnej i programu Pierwsza Praca, który ma zagwarantować 2-letnie zatrudnienie dla ponad 100 tysięcy młodych ludzi. Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów ministrowie zajmą się wnioskiem do prezydenta o przedłużenie pobytu polskiego kontyngentu wojskowego na Bałkanach. Kolejne punkty konsylium będą dotyczyć m.in. projektu nowelizacji prawa ochrony środowiska, projektu noweli prawa autorstwa w sprawie reemisji utworów czy projektu nowelizacji prawa energetycznego.
Wniosek rządu do prezydenta dotyczy przedłużenia okresu użycia polskiego kontyngentu wojskowego w siłach międzynarodowych w Kosowie i byłej jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie. Nowe postanowienie prezydenta będzie obowiązywać od 1 lipca do końca grudnia bieżącego roku. Kontyngent może liczyć do 300 żołnierzy i pracowników wojska. Faktyczna liczebność polskiego kontyngentu wojskowego jest obecnie o kilkadziesiąt osób niższa. Ministrowie zajmą się ponadto projektem nowelizacji prawa ochrony środowiska, który ma na celu dostosowanie polskich przepisów do unijnej dyrektywy w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi. Dyrektywa wzmacnia dotychczasowe przepisy związane z zapobieganiem wypadkom z udziałem niebezpiecznych substancji, np. pożarom instalacji przemysłowych oraz ograniczeniem skutków awarii dla ludzi i środowiska. Rada Ministrów zajmie się też projektem nowelizacji prawa autorskiego w sprawie reemisji utworów, który zakłada zniesienie obowiązku pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania przy zawieraniu umów o reemisję między operatorami kablowymi a organizacjami radiowymi i telewizyjnymi. Kolejny punkt posiedzenia Rady Ministrów to projekt nowelizacji prawa energetycznego, który przewiduje wprowadzenie kar pieniężnych za naruszanie przepisów dotyczących przejrzystości hurtowego rynku energii oraz skuteczne wykrywanie nadużyć i prób manipulacji. Rząd zajmie się też projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, którego celem jest zniesienie części obowiązków biurokratycznych, z których muszą wywiązywać się firmy obracające towarami obłożonymi akcyzą. Ministrowie przyjmą ponadto stanowisko wobec poselskiego projektu nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, który zakłada przebudowę dotychczasowego systemu finansowania kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym i bardziej równomierne rozłożenie tego finansowania na podmioty rynku kapitałowego. Mimo trwających już 4 miesiące rozmów, władze Grecji nie porozumiały się z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i partnerami ze strefy euro w sprawie pozostałej transzy pomocy, co zapobiegałoby bankructwu państwa. Powód? Kredytodawcy chcą w zamian kontynuowania reform i cięć budżetowych, na co Ateny nie chcą przystać. W Berlinie toczą się rozmowy ostatniej szansy. Sytuacja finansowa Grecji jest dramatyczna. Za 3 dni Ateny muszą spłacić kolejną transzę należności w wysokości około 300 milionów euro. Jeśli Grecy nie spłacą należnej raty, kraj zostanie pozbawiony dalszego finansowania, co w konsekwencji doprowadzi do bankructwa. Przedmiotem sporu jest ostateczna oferta wierzycieli. Kredytodawcy chcą kontynuowania reform i cięć budżetowych, co Ateny definitywnie odrzucają. Europa. Jeśli jeden kraj, jedna część w tej Europie przechodzi kryzys, to zamiast pomagać, kraj ten jest krytykowany i obrzucany oskarżeniami. I to nie jest dobre posunięcie ani dla społeczności międzynarodowej, ani dla naszego społeczeństwa, ponieważ tworzy to nacjonalizm. Szefowie Komisji Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Europejskiego Banku Centralnego spotkali się wczoraj wieczorem w Berlinie w celu przedyskutowania kompromisowej propozycji porozumienia z Grecją. To rozmowy ostatniej szansy. Po pierwsze, jeśli oni proszą nas, by starać się o reformy, to chcą, byśmy sięgnęli po środki oszczędnościowe. Jeśli dobrze pojmuję tą zasadę, polityka oszczędnościowa to nie to samo co reforma. Redukowanie reform z XIX wieku nie pokrywa się z obecną polityką reformatorską. Te prawa, o które walczono i które lata należały do Europejskiej Karty Praw Społecznych, teraz nie są równoznaczne z reformą. W rozmowach uczestniczą również kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji François Hollande. Dramatyczne wieści docierają do nas z Chin. Na rzece Yangtze zatonął statek z ponad 450 osobami na pokładzie. Władze informują o jednej ofierze śmiertelnej. Do tej pory uratowano 10 osób. Do tragedii doszło w prowincji Hebei na wschodzie kraju. Jednostka płynęła z miasta Nankin do Chongqing w środkowej części Chin. W miejscu, w którym zatonął statek, woda ma 15 metrów głębokości. Według służb ratowniczych o katastrofie miało zaalarmować 7 osób, którym samodzielnie udało się dostać na brzeg. Wśród uratowanych są kapitan i główny inżynier. Z ich relacji wynika, że po tym jak doszło do nagłego załamania pogody, statek zaczął szybko nabierać wody. To właśnie silny wiatr i mocne opady deszczu miały doprowadzić do katastrofy. Jednostka zatonęła w ciągu 2 minut. Na pokładzie statku znajdowało się 405 pasażerów z Chin, 5 pracowników biur podróży i 47 członków załogi. Większość z nich to osoby starsze, w wieku od 50 do 80 lat. Na miejscu trwa akcja ratownicza.
I na teraz to wszystko. Kolejne wydanie informacji dnia, godzina 10. Zapraszam. Szczęść Boże, Julita Pszyczka. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Nad przeważającym obszarem Europy wzrost ciśnienia i zanik frontów atmosferycznych. Jedynie na północy i południu utrzymywać się będzie typ pogody związany z układem niżowym. Tutaj też aktywność frontów będzie większa. W Londynie pojawi się dziś sporo chmur z deszczem. Popadać może także w naszym kraju. Na pozostałym obszarze pogodnie i bez opadów. A na termometrach od 15 stopni na Wyspach Brytyjskich do 31 w Hiszpanii. I przechodzimy do kolejnej mapy. W Polsce zapowiada się słonecznie, choć deszczowo. Bez opadów jedynie na zachodzie i wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wzrośnie do 24 stopni na Pomorzu, z kolei na Lubelszczyźnie do 29. Wiatr dość silnie, będzie wiał z południowego zachodu. Barometry w stolicy wskażą około 1019 hektopaskali i ciśnienie powoli będzie spadać. A przed nami jeszcze prognoza pogody dla regionów. Zapraszam.